Paweł Podsiadło, gratulacje za awans, ale łatwo nie było. Tak, patrząc na przebieg meczu, mecz był bardzo zacięty. Nas to cieszy, że to jest na naszą korzyść. My wygraliśmy, my awansowaliśmy. Teraz trzeba się skupić na przygotowaniach do tego turnieju. Mamy 6 miesięcy. Myślę, że to jest odpowiedni czas do tego, żeby się dobrze przygotować. Bo ten awans, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo ważny dla polskiej piłki ręcznej. Kibice nie mogli sobie wyobrazić, że po raz kolejny biało-czerwonych zabraknie na wielkiej imprezie. Nie ukrywajmy, przegrywając dzisiejszy mecz, dla nas to byłaby katastrofa i nie boimy się tego głośno powiedzieć. Widać było, że dzisiaj była trochę ta presja może ciążyła, bo to mecz był naprawdę wagi ciężkiej. Nas to cieszy, że potrafiliśmy tą presję udźwignąć i przed tą wspaniałą publicznością wygrać ten mecz. Do przerwy mieliście minus jeden. Co sobie w szatni mówiliście? Gramy dalej, tak? Mecz trwa 60 minut. Nie można kończyć meczu po 30 minutach, tak więc jasno powiedzieliśmy, gramy do końca. A jaka taktyka była na zespół Izraela? Mieliśmy swoją taktykę, już tutaj nie będę się rozpowiadał na temat taktyki. Mieliśmy ustalone, myślę, że jedne sytuacje wyszły lepiej, drugie trochę gorzej. Na pewno takim niesprzymierzeńcem był nasz czas, którego nie mieliśmy w sumie mało. Ale mówię, teraz będziemy mieli 6 miesięcy, myślę, że Patryk fajnie to poukłada, bo ta taktyka na pewno zadziała i tu jest potrzeba czasu, żebyśmy to wszystko jeszcze lepiej zrozumieli. Na pewno będziemy analizować te mecze dogłębnie na następnych zgrupowaniach i każdy musi wziąć to naprawdę, zaangażować się w ten projekt w 110% i wtedy na pewno będziemy zbierać owoce tego. A właśnie ty jaką częścią tej drużyny się czujesz, bo też ważne bramki, zwłaszcza w drugiej połowie, prawda, zdobyłeś? Ja się cieszę, że mogłem zagrać w tym meczu. Fajnie, że mogłem pomóc kolegom. Wszystkie bramki, które rzuciłem, to jest zasługa całej drużyny. Nie ma tak, że ktoś gra indywidualnie. Tak więc wszyscy gramy do jednej bramki i chciałbym, żeby tak było cały czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję.